Dzień dobry Państwu, bardzo dziękujemy Państwu dziennikarzom i wszystkim, którzy te transmisje zobaczą za pośrednictwem internetu czy telewizji, że zechcieliście spotkać się z nami, by wysłuchać głównych, podkreślam, głównych założeń naszego programu na najbliższą kadencję. Mówiąc naszego, mam ogromną satysfakcję, że mówię to w imieniu bardzo szerokiej, ponadpartyjnej drużyny, wielkiej rodziny mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy ukochali swoje miasto, którzy od ponad 5 lat dzierżą odpowiedzialność za jego historyczny, dynamiczny rozwój. Tak właśnie zmieniamy Białą Podlaską. 312 milionów w tej kadencji do końca ubiegłego roku nakładów inwestycyjnych, 72 miliony w poprzedniej, wcześniejszej kadencji naszego samorządu. Ta skokowa, jakościowa zmiana, jeśli chodzi o tempo rozwoju Białej Podlaskiej. I dzisiaj, rozmawiając z mieszkańcami naszego miasta o potrzebie kontynuacji tego dobrego i dynamicznego rozwoju Białej Podlaskiej, przedstawiamy główne założenia naszego programu. To tylko główne założenia, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę na fakt, że w tej kończącej się kadencji wykonaliśmy ponad 200 zadań inwestycyjnych, że wydaliśmy na inwestycje tylko do końca ubiegłego roku 312 milionów złotych i wciąż te dynamiczne procesy kontynuujemy, nie trudno się domyślić, jak wiele bardzo szczegółowych także mamy planów na okres najbliższych 5 lat. O wielu z nich opowiemy na spotkaniach, które odbędziemy z mieszkańcami w każdym z 4 okręgów wyborczych, gdzie będą prezentować się kandydaci drużyny Komitetu Wyborczego Wyborców prezydenta Michała Litwiniuka. A na tej planszy, co za chwilę postaram się sprawnie przedstawić, te najważniejsze, największe przedsięwzięcia w kilku kluczowych wybranych obszarach. Pozwólcie Państwo, że przejdę do tych konkretów. Most. Most, czyli już spełniana przez nas obietnica wyborcza. Inwestycja, na którą mieszkańcy Białej Podlaskiej czekają od lat 70., od kilkudziesięciu lat. Już wtedy w działaniach planistycznych naszego miasta zabezpieczono tereny pod te inwestycje, gdy ponad 5 lat temu w ramach naszej szerokiej, ponadpartyjnej drużyny samorządowej obiecywaliśmy, że przystąpimy do budowy mostu. Wielu drwiło z naszego pomysłu, także w tej kadencji tak bardzo nam przeszkadzali. Także ci moi dzisiejsi kontrkandydaci na prezydenta miasta, gdy zawierali 1 000 000 złotych z zabezpieczonego przez nas budżetu miasta, bo woleli te pieniądze wydać na ubikacje czy kosiarki do trawy. My konsekwentnie przystąpiliśmy do budowy mostu, pozyskaliśmy dofinansowanie. Dziś ta nasza inwestycja rośnie w oczach. To będzie pierwsza, największa inwestycja, jaką ukończymy i oddamy do użytku mieszkańców Białej Podlaskiej i wszystkich, którzy do Białej Podlaskiej przyjeżdżają i korzystają z naszego układu drogowego. Obwodnica wschodnia. Kolejne z wielkich strategicznych wyzwań i ponownie miałem ten zaszczyt wspólnie z moimi współpracownikami pokazać, że gdy inni opowiadają o tym, co powinno się w mieście robić, my działamy skutecznie. Ta inwestycja jest już realizowana. Pozyskaliśmy rekordowe finansowanie zewnętrzne ze środków budżetu państwa w wysokości 100 kilkunastu milionów złotych na budowę pierwszego etapu tej obwodnicy na przedłużeniu w kierunku południowym Alei Solidarności nad ulicą Sidorską i nad torami. Już wyłoniliśmy w drodze przetargu projektanta tego odcinka. Projektant już pracuje. Po otrzymaniu projektu przystąpimy do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Inni opowiadają, my działamy. I to nie wszystko, bo w tej najbliższej kadencji, podczas tych kolejnych 5 lat, zrobimy wszystko, by tak jak już to udowodniliśmy w przypadku pierwszego etapu, także na ten kolejny etap obwodnicy
wschodniej miasta do drogi wojewódzkiej 812 w miejscowości Lisy, zdobyć dofinansowanie zewnętrzne i by ta obwodnica powstała, wyprowadzając ruch tranzytowy w osi północ-południe z Białej Podlaskiej właśnie na ten wschodni przebieg nowej arterii. Połączenie miasta z autostradą. Zwróćcie Państwo uwagę, jak już wykazaliśmy się skutecznością, gdy wiedząc o tych spodziewanych terminach, przez poprzedni rząd zresztą przekładanych. W 17 roku opowiadano, że w 22 roku pojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej. W 22 roku ten sam minister rządu PiS opowiadał, że no skoro się nie wyrobili, to w 24. A w ubiegłym roku, gdy wiedzieli, że się nie wyrobią, opowiedzieli, że pojedziemy do Białej Podlaskiej w 26 roku autostradą. Nowy rząd na pewno te inwestycje skutecznie w tym terminie dokończy. A my przez ostatnich kilka lat przygotowujemy układ drogowy naszego miasta do skomunikowania z autostradą. Przypomnijmy, ten węzeł Biała Podlaska autostradowy będzie w miejscowości Cicibór. I przypomnijcie sobie Państwo, taką mamy tendencję do tego, żeby zapominać o inwestycjach, które raptem kilka lat temu wykonaliśmy. Bo to w tej kadencji zaprojektowaliśmy dwupasmowy odcinek ulicy Janowskiej pomiędzy skrzyżowaniami z Aleją Jana Pawła II i ulicą Armii Krajowej i Okopową i wykonaliśmy tę dwupasmówkę, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulicy Janowskiej z Aleją Jana Pawła II, a w tej chwili po ogłoszeniu przetargu czekamy na jego rozstrzygnięcie na budowę kolejnego dwupasmowego odcinka Janowskiej od ronda z Armii Krajowej do wiaduktu oraz budowę docelowego ronda turbinowego w miejscu tego, które dziś przed wiaduktem jest w tej formie uproszczonej. Tak, już od kilku lat sukcesywnie przygotowujemy układ drogowy miasta do wyprowadzenia ruchu na autostradę i do wprowadzania ruchu z autostrady. W tym też celu współpracujemy z nową administracją rządową. Przypomnę, że bardzo niedawno, przepraszam, to pierwszą swoją podróż do miasta subregionalnego po objęciu nowej funkcji wojewody pan wojewoda odbył właśnie do Białej Podlaskiej, gdzie na wspólnie zwołanej konferencji prasowej obiecaliśmy mieszkańcom Białej Podlaskiej i całego naszego regionu, który z autostrady będzie korzystał, że skutecznie zajmiemy się pozyskaniem rządowego dofinansowania do budowy dojazdu od Białej Podlaskiej do węzła autostrady w Ciciborze, do węzła Biała Podlaska. To już są wyzwania przekraczające finansowe możliwości naszego miasta, czyli przebudowa wiaduktu nad obwodnicą, tak by te znajdujące się na nim skrzyżowania były już bezkolizyjne, oraz dwupasmowego odcinka do Cicibora wraz z rondem na skrzyżowaniu ulicy Janowskiej na rogatkach miasta z ulicą Kolonia Francuska po wschodniej stronie i po zachodniej z drogą prowadzącą do miejscowości Rakowiska. Poważnie realizujemy sukcesywnie, krok po kroku, nasze przygotowania do skomunikowania Białej Podlaskiej ze światem w ten autostradowy, docelowy, tak pożądany przez nas sposób. Inni opowiadają, my działamy. To jest jedno z najważniejszych wyzwań drogowych, które zrealizujemy. Tak jak tych 200 ponad inwestycji w tej kadencji, zrealizujemy to wyzwanie w tej kolejnej, najbliższej kadencji razem z naszą wspaniałą drużyną. Nowy tunel pod torami. Biała Podlaska jest przedzielona w osi wschód-zachód przez tory kolejowe. To wręcz dwa duże obszary miasta, których właściwe współfunkcjonowanie wymaga płynnego przejazdu pod torami. I to właśnie w tej kadencji zrobiliśmy pierwszy tunel w osi ulicy Witorowskiej, ale wiemy, że to za mało. Docelowo obwodnica wschodnia przeniesie część ruchu w sposób bezkolizyjny wiaduktem nad torami po tej wschodniej stronie miasta, ale to wciąż za mało. Jednym z pilnych wyzwań w kontekście najbliższych kilku lat jest wykonanie kolejnego bezkolizyjnego przejścia pod lub nad torami i właśnie taką koncepcję tunelu przygotowaliśmy. Na przedłużeniu Alei Jana Pawła II w kierunku południowym pod torami do ulicy, przypomnijcie proszę, do Kudowskiej, następnie w ulicę Łomawską i dalej w
ulicę Podleśną. W ten sposób zapewnilibyśmy mieszkańcom Białej Podlaskiej rzeczywisty komfort funkcjonowania niezależny od natężenia ruchu kolejowego na torach prowadzących przez Białą Podlaską. To ponownie bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o jego wymagania finansowe i ponownie wykażemy się tu skutecznością, tak jak w przypadku pierwszego etapu obwodnicy wschodniej, pozyskując środki z budżetu państwa. W tym zakresie naszym najlepszym partnerem jest wojsko. Ale o wojsku za chwilę. Energooszczędne oświetlenie. Przypomnę, że w tej kadencji, w ciągu ostatnich 5 lat, zaczęliśmy bardzo dynamiczny proces zmiany ulicznego oświetlenia z tych starych, bardzo energochłonnych, przestarzałych, na pomarańczowo niewyraźnie świecących lamp sodowych na te nowoczesne, LED-owe, energooszczędne. Między innymi pozyskaliśmy na ten cel prawie 2,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych, w ramach to którego projektu zbudowaliśmy na wcześniej nieoświetlonych ulicach lub ich fragmentach oraz zmieniliśmy na istniejących na nowoczesne, energooszczędne, LED-owe oświetlenie i to prawie 30 takich fragmentów lub całych ulic, a to tylko jeden z projektów, w ramach których sukcesywnie budujemy nowe energooszczędne oświetlenie. To jest wymóg dzisiejszych czasów. To poprawa jakości także budżetu funkcjonowania miasta. Energooszczędne oświetlenie przynosi oszczędności, jest dużo bardziej efektywne. Będziemy ten proces kontynuować aż do pełnego zmienienia obrazu oświetlenia w naszym mieście. Przypomnę, że jedną z ostatnich takich bardzo docenianych, dziękuję, przez mieszkańców realizacji jest zupełnie nowe oświetlenie LED-owe centrum miasta z tymi nowymi, pięknie prezentującymi się lampami. Ronda. Początek tej kadencji, 7 rond w Białej Podlaskiej. W tej chwili, po 5 latach naszej intensywnej pracy, tych rond jest już 17 i wciąż budujemy i projektujemy kolejne. W tej chwili tylko w budowie są kolejne 3 ronda na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Sidorską. Czekamy na rozpoczęcie tych prac przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. Kolejne rondo będzie wybudowane po rozstrzygnięciu przetargu na ulicy Janowskiej z Sobieskiego, tuż przy wiadukcie. Kolejne ronda będą wybudowane po otrzymaniu projektów na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Żeromskiego, na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Brzeską. Niedługo oddamy kolejne nowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Żeromskiego. I tych planów mamy jeszcze więcej. W tej kadencji Biała Podlaska stała się miastem rond. Wybudowaliśmy ich prawie dwukrotnie więcej niż do tej pory ich było w Białej Podlaskiej. Bardzo doceniamy te procesy. Ronda upłynniają ruch w mieście, redukują korki oraz poprawiają bezpieczeństwo. Na długich, prostych wymuszają na tych nieostrożnych kierowcach zachowanie rozsądnej prędkości, bo wymuszają zwolnienie przy pokonywaniu takiego skrzyżowania. Plan budowy dróg, chodników i dróg rowerowych. Ta kadencja to historyczna zmiana sposobu podejścia do realizowania tych najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pozwólcie, że przypomnę. Po poprzednim prezydencie miasta Dariuszu Stefaniuku z PiS i jego zastępcy od inwestycji Adamie Chodzińskim odziedziczyliśmy projekt budżetu na 2019 rok, w którym nie przewidzieli ani jednej złotówki na budowę dróg osiedlowych. To była pierwsza rzecz, którą w naszej pracy w nowej kadencji zmieniliśmy. Spełniliśmy naszą obietnicę wyborczą. Zaproponowaliśmy mieszkańcom plan budowy dróg, czyli wspólne zobowiązanie prezydenta i pracowników Urzędu Miasta oraz Rady Miasta do przyjęcia
planu na każdy z kolejnych lat kadencji, opracowanego według bardzo szczegółowych kryteriów pierwszeństwa kolejnych dróg do wykonania. Nie tylko zrealizowaliśmy ten plan, ale jeszcze poszerzyliśmy go w trakcie kadencji o kolejne inwestycje. W ten sposób w Białej Podlaskiej wybudowaliśmy już prawie 23 nowe drogi. 18 już zostało wykonanych, 5 jest w realizacji. A generalnie w tej kadencji wybudowaliśmy i przebudowaliśmy 50 dróg. To ta historyczna zmiana, ten plan budowy dróg, ta formuła się sprawdziła. Nie tylko była oczekiwana przez mieszkańców, ale dzisiaj jest doceniana. Natomiast wszyscy wiemy, jak wieloletnie zaniedbania musimy w tym zakresie uzupełniać i właśnie poprzez przyjęcie na początku kolejnej pięcioletniej kadencji kontynuacji nowego planu budowy dróg na najbliższą kadencję będziemy ten proces dalej rozwijali. Chodniki i drogi rowerowe to także konsekwentna realizacja tego planu. Wybudowaliśmy, to ciekawostka, więcej chodników niż dróg rowerowych, chociaż część z tych inwestycji ma charakter wspólnych dróg pieszo-rowerowych. I pozwólcie, że się odwołam do tego bardzo charakterystycznego dla Białej Podlaskiej przykładu. Zaczynaliśmy kadencję z 9 kilometrami dróg rowerowych, dziś mamy ich już 40 i wciąż budujemy nowe chodniki i drogi rowerowe. To jest jeden z elementów tej świadomości, że chcemy być miastem bezpiecznym nie tylko dla kierowców samochodów, przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów, użytkowników innych zeroemisyjnych, zdrowych, proekologicznych środków transportu. Współpraca z wojskiem. W tej kadencji doprowadziliśmy do historycznego powrotu wojska w tej pełnoskalowej wersji do Białej Podlaskiej. Stworzyliśmy warunki do tego, by zbudowano w Białej Podlaskiej ogromny garnizon, który docelowo będzie liczył 3000 pracowników. Cały czas bardzo dynamicznie się rozwija. Nasza współpraca z wojskiem ma ten synergiczny charakter. Stworzyliśmy wojsku warunki do powrotu do Białej Podlaskiej. Wciąż tworzymy warunki do dalszego rozwoju garnizonu, jak chociażby ostatnio, gdy nasza miejska spółka PEC realizuje inwestycje za ponad 5 milionów złotych, gdzie doprowadza rurę 250 do wojska i zasili wojsko nakładem energii, który będzie stanowił 10% całego produkowanego w Białej Podlaskiej przez nasze przedsiębiorstwo energii cieplnej wolumenu energetycznego. Dalej tak właśnie z wojskiem współpracę będziemy rozwijali. Przed chwilą już wspomniałem o tym, że to wspólnie z wojskiem lobbujemy o środki z budżetu państwa na rozwój układu drogowego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, już to z wdzięcznością publicznie podkreślałem, że to właśnie nasza współpraca z wojskiem tak istotnie przyczyniła się do uzyskania finansowania tych 100 kilkunastu milionów złotych budowy pierwszego etapu obwodnicy wschodniej miasta. Poza tym wojsko to także powrót do pięknych tradycji, to wspaniała oprawa naszych miejskich obchodów świąt narodowych. Wspieranie przedsiębiorców i tworzenie nowych terenów pod inwestycje. Ta kadencja to liczne przykłady świetnych relacji pomiędzy miejskim samorządem a organizacjami przedsiębiorców. Pozwólmy przemówić innym, bo to te obiektywne oceny z perspektywy całego kraju najlepiej definiują nasze wspólne sukcesy. W ubiegłym roku miałem ten wyjątkowy zaszczyt odebrać w imieniu mieszkańców Białej Podlaskiej nagrodę prestiżowego magazynu Forbes za pierwsze miejsce w kategorii miast przyjaznych biznesowi wśród miast na prawach powiatu w całej Polsce. To efekt bardzo dobrej współpracy Urzędu Miasta, Prezydenta i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, także indywidualnych przedsiębiorców. Wspomnijmy tylko, że w tej kadencji byliśmy jednym z absolutnie pierwszych samorządów, które w momencie wybuchu pandemii przygotowały, co nie było łatwe. Wszyscy poruszaliśmy się troszkę po ziemi niczyjej. To ogromna praca naszych fachowców, prawników, ekonomistów. Przygotowaliśmy wewnętrzne miejskie przepisy, uchwałę, na podstawie której zwalnialiśmy przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, by ratowali swoje biznesy, ratowali miejsca pracy, które tworzą dla mieszkańców Białej Podlaskiej i naszego regionu.
I to właśnie w ten sposób zostaliśmy docenieni przez ogólnopolskie, eksperckie, prestiżowe środowiska. Współpraca z przedsiębiorcami to także nasze działania ukierunkowane na tworzenie terenów inwestycyjnych. Inni opowiadają, że chcieliby to robić. My pokazujemy skuteczność w prowadzeniu takich działań. W tej kadencji przyjęliśmy po wielu latach oczekiwania przez mieszkańców miasta na takie działanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, gdzie odpowiedzieliśmy praktycznie na wszystkie wnioski o zamianę sposobu przeznaczenia do tej pory nieużytkowanych w ten sposób terenów Białej Podlaskiej na tereny pod produkcję, handel i usługi. Stworzyliśmy warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Innym towarzyszącym nam zjawiskiem jest fakt, że poprzedni rząd postanowił o skróceniu żywota tych studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego i do 2025 roku w ich miejsce przygotowujemy nowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, ale dokładnie te procesy znajdą swoją kontynuację, by Biała Podlaska dawała przedsiębiorcom szansę na rozwój. Pozwólcie Państwo na jedną refleksję. Gdy w tej kadencji jako prezydent z moimi współpracownikami z Urzędu Miasta i z radnymi Klubu Koalicji Obywatelskiej promujemy projekty uchwał pozwalające na skierowanie do sprzedaży w drodze przetargów organizowanych przez miasto działek, na których przedsiębiorcy chcą budować firmy, płacić podatki i zatrudniać mieszkańców miasta, tworzyć miejsca pracy, to ten nieformalny układ, który w Radzie Miasta stworzyli m.in. moi kontrkandydaci, pan Dariusz Litwiniuk, pan Adam Chodziński, pan Bogusław Broniewicz, już 18 razy odrzucał takie projekty uchwał. Czy to jest poważne działanie, gdy dzisiaj moi kontrkandydaci mówią o tym, że chcieli być tworzyć tereny pod inwestycje w mieście, gdy przez ostatnich kilka lat blokują takie działania? Już miałem przyjemność to powiedzieć mieszkańcom Białej Podlaskiej, że wspólnie z radnymi Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta nowej kadencji będziemy budowali miasto, a nie budowali układy jak ci panowie ze swoim środowiskiem. Rewitalizacja otoczenia dworca PKP. Kolejne śmiałe, oczekiwane przedsięwzięcie. To kolejny przykład, jak skutecznie sięgniemy po środki z Unii Europejskiej, realizując między innymi takie działania jak budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca, przebudowa układu drogowego, w tym przedłużenie ulicy Stacyjnej wzdłuż torów do skomunikowania jej z Aleją Jana Pawła II. Z tymi planami koresponduje stworzona przez nas już koncepcja nowej przeprawy tunelem pod torami na przedłużeniu Alei Jana Pawła II do ulicy Dokudowskiej. Elektryczne autobusy. Kolejny z dużych, śmiałych projektów. Zauważcie Państwo, nie wymyślamy prochu. Mówimy o działaniach, które już się w istotny sposób urzeczywistniają, bo rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup nowych 12 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ze stacjami ładowania. To jest wartość zamówienia przekraczająca 40 milionów złotych, z tym przetargowym zastrzeżeniem, że umowa zostanie podpisana w momencie, gdy podpiszemy umowę na konsumpcję środków z Unii Europejskiej, z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Ale te procesy już się dzieją. Nie mówimy o naszych marzeniach, tylko poważnie rozmawiając z mieszkańcami miasta, pokazujemy, jakie działania już wdrażamy i jakie działania ziszczą się w najbliższej kadencji. Termomodernizacja i instalacje fotowoltaiczne, instalacje odnawialnych źródeł energii naszych obiektów oświatowych, szkół, przedszkoli, a także obiektu Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego. To kolejne środki unijne. Napisany mamy świetny projekt i dzięki niemu dokonamy wielomilionowych inwestycji, by nasze szkoły wyglądały nowocześnie, by były ciepłe, energooszczędne, by miały wymienioną stolarkę okienną, uszczelnione dachy i by na tych budynkach była fotowoltaika, która spowoduje, że będziemy produkowali energię elektryczną, że
tańsze będzie utrzymanie naszych placówek oświatowych. W ten sposób bardziej efektywnie będziemy mogli wykorzystać te pieniądze, które na co dzień przeznaczając na utrzymanie szkół wydajemy na ogrzewanie czy zakup energii elektrycznej. Bulwar przy Krznie to kolejny przygotowany przez nas projekt unijny. Przypomnę, że na odcinku wzdłuż naszej rzeki, pomiędzy mostami na ulicy Łomaskiej i na Alejach Tysiąclecia zbudowaliśmy już, to jedna z ostatnich przecież naszych inwestycji, nową siedzibę Akademii Piłkarskiej Podlasia i równocześnie stanicę kajakową. Sama stanica to jeszcze nie wszystko. Zbudujemy ładne, komfortowe, praktyczne zejście do rzeki, by sprowadzać kajaki na wodę i je wynosić. Oraz budując bulwar zrobimy nową drogę pieszo-rowerową na dzisiaj mającym ten naturalny charakter ziemisty wale wzdłuż południowego brzegu rzeki na tym odcinku. Kąpielisko i nowe place zabaw. Pozwólcie Państwo, bo muszę wrócić do tej historii z końca ubiegłej kadencji. Poprzedni prezydent z PiS Dariusz Stefaniuk wraz ze swoim zastępcą od inwestycji Adamem Chodzińskim obiecywali, że dogadani są z przedsiębiorstwem państwowym Lasy Państwowe na otrzymanie przez miasto stawów na Klukówce, które w tej chwili są w zasobach Lasów Państwowych. Co się stało przez ostatnich 5 lat? Dobra zmiana skutecznie blokowała i nie udostępniła miastu tych stawów. Przecież my, mieszkańcy Białej Podlaskiej, zrealizowaliśmy przepiękną inwestycję za unijne pieniądze. Nasza droga pieszo-rowerowa wzdłuż Krzny została przez nas doprowadzona do stawów na Klukówce. Mamy tam kapitalne parkingi, miejsca rekreacji i odpoczynku, także czatownie, czyli to miejsce obserwacji z ukrycia nadrzecznej, tej łąkowej, wspaniałej przyrody. Gdy dzisiaj ci kandydaci mówią o tym, że chcieliby zrobić kąpielisko, to czy możemy uwierzyć w uczciwość ich intencji, gdy przez ostatnich 5 lat to środowisko polityczne skutecznie pozbawiało mieszkańców Białej Podlaskiej możliwości zorganizowania wspaniałego kąpieliska na stawach na rzece Klukówce. To jeden z dużych walorów tej najbliższej kadencji, jeżeli uda się mi objąć ponownie stanowisko prezydenta i naszemu klubowi radnych. Dzisiaj wiecie Państwo, że rządząca w Polsce koalicja 15 października wspiera szerokimi działaniami rozwój Białej Podlaskiej, że mamy bardzo dobre, bezpośrednie kontakty i właśnie my zapewnimy Białej Podlaskiej uzyskanie tego terenu, byśmy wreszcie zrobili tam kąpielisko. Już w tym najbliższym czasie, gdy rozpoczniemy nową kadencję, nowe place zabaw. Kilka takich inwestycji przecież wspaniałych zrealizowaliśmy w tej kadencji. Stoimy bardzo niedaleko Małpiego Gaju, gdzie ponownie dzięki środkom unijnym zrealizowaliśmy kapitalne przedsięwzięcie. To także dalszy rozwój, bo także najmłodsi mieszkańcy Białej Podlaskiej, ale i ich rodzice, ich babcie i dziadkowie takich miejsc potrzebują. Nowy żłobek. Dbamy o komfort rodzin. Po ćwierćwieczu wykonaliśmy w Białej Podlaskiej po raz pierwszy od tylu lat inwestycję w budowę nowego przedszkola. Także niedaleko przy ulicy Łomaskiej powstała zupełnie nowa siedziba przedszkola samorządowego numer 6. Dotrzymujemy słowa, rozwijamy infrastrukturę edukacyjną także dla najmłodszych. Pora o tych zupełnie najmłodszych. Pozyskaliśmy dofinansowanie w programie Maluch Plus na budowę nowego żłobka. Mamy projekt po podpisaniu umowy, co zdarzy się już niedługo, być może jeszcze w tym miesiącu. Ogłosimy przetarg i rozpoczniemy budowę, którą zakończymy w przyszłym roku, nowego trzyoddziałowego żłobka na 75 miejsc dla najmłodszych. To duża zmiana. Do tej pory w miejskich żłobkach w obydwu oddziałach naszego zespołu przy ulicy Janowskiej i Leszynowej mamy 220 miejsc. Powstanie 75 kolejnych i
pewnie, że po oddaniu do realizacji tej inwestycji będziemy myśleli o następnych tego typu przedsięwzięciach. Nowy dom kultury i integracji międzypokoleniowej. Jak bardzo szkoda, że ten układ, który nasi konkurenci stworzyli w Radzie Miasta obecnej kadencji, tak skutecznie, niestety skutecznie, zablokował na razie możliwość pozyskania przez nas nieruchomości przy ulicy Kruczej, gdzie możemy wykorzystać środki unijne na rewitalizację, żeby stworzyć ten tak oczekiwany przez mieszkańców nie tylko osiedla za torami obiekt użyteczności publicznej, w którym połączymy funkcje kultury wszystkich naszych trzech instytucji kultury oraz stworzymy miejsce dla integracji międzypokoleniowej. Dlaczego międzypokoleniowej? Bo będzie to miejsce, w którym będą spotykać się i seniorzy, i ich wnuki, także przyprowadzane przez swoich rodziców. Świetny pomysł, troszkę żal, że mamy to kilkumiesięczne opóźnienie wskutek obstrukcji ze strony tych trzech środowisk tworzących układ w obecnej Radzie Miasta, ale już za chwilę wybory i ufam, że to z nową Radą Miasta ten projekt skutecznie doprowadzimy do końca. Rodzinny dom dziecka. Ponownie mówimy o zjawiskach, które już skutecznie zrealizowaliśmy. W tej kadencji skutecznie pozyskaliśmy środki unijne i w ramach programu rewitalizacji stworzyliśmy pierwszy rodzinny dom dziecka w Białej Podlaskiej. Tą najbliższą naturalnemu środowisku rodziny biologicznej formę opieki nad dziećmi, które potrzebują takiego wsparcia. Jeden rodzinny dom dziecka w Białej Podlaskiej to świetny początek, ale to za mało. Chcemy zrobić wszystko, by bialskie dzieci nie musiały trafiać do tych instytucjonalnych form pomocy w postaci domów dziecka. Najlepszą formą takiej opieki, najbliższą naturalnemu środowisku, jest rodzinny dom dziecka i już do najbliższej perspektywy taką propozycję przygotowaliśmy. Miasto dostępne i przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Przypomnę, że byłem być może pierwszym prezydentem w kraju, który powołał swojego pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami. Zrobiliśmy to dużo wcześniej, niż powstał ustawowy wymóg powołania w strukturze samorządu miejskiego pełnomocnika do spraw dostępności. Jest dzisiaj z nami pan Paweł Iwaniuk, który pełni te funkcje i wdrożyliśmy cały szereg działań w naszym planie przygotowanym na całą kadencję wspólnie ze środowiskami reprezentującymi potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zwróćcie Państwo uwagę, że takiemu projektowi poddaliśmy cały szereg miejskich instytucji, także Urząd Miasta, w którym takie dogodnienia dostosowujące urząd do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powstały. Jedna z najnowszych inwestycji, ta vis-a-vis urzędu, piękna kamienica przy ulicy Krótkiej 1, także przykład udanej rewitalizacji, jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mimo tych wielu przykładów działań wciąż mamy świadomość, że nasze otoczenie, że nasza miejska przestrzeń publiczna takich dostosowań wymaga. To po to na co dzień pan Paweł swoją pracę we współpracy ze środowiskami osób niepełnosprawnych wykonuje. Rada Kobiet. Ta kadencja to niezliczone przykłady współpracy bardzo wielu środowisk z miejskim samorządem, w tym także tych reprezentujących interesy piękniejszej części społeczności naszego miasta. I staje się naturalną konsekwencją, że przy tak intensywnym zazębieniu naszej współpracy dojrzeliśmy do formuły powołania przy prezydencie miasta Rady Kobiet, by także w ten zinstytucjonalizowany sposób to panie miały decydujący głos w procesach decyzyjnych dotyczących ich potrzeb w Białej Podlaskiej. Rozwój szkolnictwa zawodowego. Cały czas mówię o procesach, które skutecznie realizujemy, a które wymagają kontynuacji i kolejnych przedsięwzięć. Zainwestowaliśmy kilkanaście milionów złotych w różnych projektach, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Także do tej nowej perspektywy takie projekty przygotowaliśmy
ukierunkowany na dualizm kształcenia, na rozwój partycypacji w procesie edukacji zawodowej przedsiębiorców do kształcenia w docelowym środowisku pracy. Tak właśnie wygląda na świecie nowoczesna edukacja zawodowa. Bardzo dużo w tym zakresie zmieniliśmy w Białej Podlaskiej w ostatnich latach, ale właśnie we współpracy ze szkołami zawodowymi i ze środowiskami zakładów pracy, przedsiębiorcami dostrzegamy kolejne pola dla realizacji takich projektów. Do nowej perspektywy unijnej już je przygotowaliśmy. Modernizacja i budowa nowych obiektów kultury i sportu. Zauważcie Państwo, jak bardzo zmieniliśmy oblicze tej infrastrukturalnej, kubaturowej struktury naszego świata sportu i kultury w mieście. Nowy stadion, nowa hala sportowa przy stadionie i przy ekonomiku. Kilka nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach i zespołach szkolnych. W zakresie kultury przede wszystkim nowa kamienica przy ulicy Krótkiej. Nowy obiekt na kulturalnej mapie miasta. Mamy kolejne pomysły, wciąż chcemy rozwijać kulturę. Tutaj aż się prosi, bym nawiązał do wskazywanego przed chwilą Domu Kultury i Integracji Międzypokoleniowej na tym osiedlu za torami, na którym do dziś takiego miejsca brakuje. I wreszcie rozwój edukacji włączającej. Bardzo wiele dzieci mierzy się ze zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi. Nie tylko niepełnosprawność jest tych potrzeb przyczyną. To są pogłębiające się zjawiska w całym świecie, mają charakter globalny. W tej kadencji zrealizowaliśmy już kilka takich projektów i kilka kolejnych przygotowaliśmy, by nie być gołosłownym. Między innymi projekt Dostępna Szkoła. Wiem, że chyba całkiem niedługo, panie naczelniku, mamy otworzyć windę przy ulicy Leszczynowej. Przy zespole szkół już została zamontowana. Czekamy na ten finalny odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. Szanowni Państwo, to tylko wybrane, a i tak przepraszam, że troszkę to trwało, przykłady tych kluczowych przedsięwzięć, które zrealizujemy w najbliższej kadencji. Jak zaznaczyłem na wstępie, jest ich dużo więcej. To tych ponad 200 zadań inwestycyjnych, które zrealizowaliśmy dotychczas. Wyobraźmy sobie, jak z równą skutecznością będziemy intensywnie postępować w rozwoju miasta w najbliższej kadencji. Zwłaszcza, że to dobry czas współpracy także z administracją rządową, gdy dzisiaj ja i moi współpracownicy mamy tę możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami podejmującymi najważniejsze decyzje w państwie. Jeszcze raz chcę podkreślić wartość współpracy. Te wszystkie intensywne, historyczne działania zmiany oblicza Białej Podlaskiej nie zadziałyby się, gdyby wsparcie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, gdyby nie świetna współpraca urzędników wszystkich miejskich instytucji i spółek komunalnych, za którą jestem bardzo wdzięczny, której mam zaszczyt przewodzić jako lider tego środowiska, prezydent miasta. Dokładnie takie działania, takie plany działań na najbliższą kadencję Państwu zaprezentowaliśmy. Zwróćcie Państwo uwagę, dzisiaj słońce nam nie dopisało, chociaż szczęśliwie za intensywnie nie pada. Tak właśnie działaliśmy przez ostatnich ponad 5 lat. Dynamicznie zmienialiśmy Białą Podlaską, nie tylko gdy towarzyszyła nam piękna pogoda. Po budowach brnęliśmy czasem, błocąc buty i w deszczu, i w śniegu. I tak będziemy wciąż Białą Podlaską rozwijali. O szczegółowych planach rozwoju poszczególnych części naszego miasta opowiemy na spotkaniach, na których zaprezentujemy kandydatów na radnych naszego Komitetu Wyborczego Wyborców prezydent Michał Litwiniuk w 4 poszczególnych okręgach wyborczych. Dziękując Państwu za uwagę, dziękując naszej szerokiej, ponadpartyjnej drużynie, poproszę pełnomocnika naszego Komitetu Wyborczego i przewodniczącego Klubu Radnych Roberta Woźniaka o przedstawienie harmonogramu naszych spotkań w okręgach wyborczych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za pośrednictwem Państwa zapraszam Państwa
na takie spotkania z kandydatami, które odbędą się w poszczególnych okręgach wyborczych. Zapraszamy też na te spotkania mieszkańców. Pierwsze z takich spotkań odbędzie się już 14 marca, to jest czwartek, w okręgu numer 1 na tak zwanym Orzeszku. To jest tutaj na takim placu obok poczty, obok klubu Eureka. I serdecznie Państwa na te spotkania już zapraszam. Do mediów pójdzie informacja o każdym takim spotkaniu dużo wcześniej w każdym z okręgów, a już z tego miejsca zapraszamy wszystkich mieszkańców i Państwa właśnie w czwartek na takie spotkanie. O godzinie dostaniecie Państwo informacje na maila i za pośrednictwem Państwa zapraszamy wszystkich mieszkańców. Dziękuję.